Bohaterem dzisiejszego arkusza jest George Berkeley. Człowiek, dzięki któremu filozofia, przynajmniej po części, cieszy się złą prasą. Jeżeli się zapytać kogoś, kto filozofii za bardzo nie zna albo po prostu jej nie lubi, czym w zasadzie zajmują się filozofki i filozofowie, to istnieje szansa, że odpowie wam, iż są to tacy ludzie, którzy bardzo intensywnie myślą nad tym, czy krzesła istnieją. Problem istnienia przedmiotów zewnętrznych, takich właśnie jak krzesła, jest problemem Berkeleya i naszego dzisiejszego arkusza. No bo w zasadzie skąd wiem, że krzesło istnieje? Ano dlatego, że je widzę, dlatego, że na nim siedzę. Taka w sumie byłaby odpowiedź Berkeleya. Berkeley twierdził, że w takim razie nie można myśleć o tym, że istnieją jakieś rzeczy poza naszymi umysłami. Dlaczego? No bo jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, czy istnieją poza naszymi umysłami, musielibyśmy je jakoś postrzegać, tak? Czyli musiałby się znaleźć w naszym umyśle. Dla niego istnieć znaczy być postrzeganym. Esse est percipi. Wszystko, co istnieje, to jedynie idee czy wrażenia w naszych umysłach. Takie stanowisko nazywamy idealizmem subiektywnym. Tylko, i to jest właśnie pytanie czwarte w naszym arkuszu, skąd mamy w takim razie pewność, że jeżeli zamkniemy oczy, to nagle świat nie przestanie istnieć, albo krzesło po tym, gdy wyjdziemy z pokoju, zamieni się w abażur? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, jaką rolę pełnił Berkeley w ramach berkeleyjskiego oświecenia czy berkeleyjskiego empiryzmu. Otóż z jednej strony jego stanowisko jest poważną radykalizacją wcześniejszych tez, takich, które znamy z Kartezjusza czy Locke'a, ponieważ skupiając się na tym, jak poznajemy świat, można stwierdzić, i dopiero Berkeley to zrobił, że w takim razie nie możemy powiedzieć, że świat w ogóle istnieje przez to, jak go poznajemy. W tym sensie naprawdę był radykałem. Tylko musimy pamiętać o tym, że Berkeley był też katolickim biskupem. Jeżeli popatrzymy na systemy Hobbesa czy Locke'a, to Bóg tam nie pełni tak istotnej roli jak w Średniowieczu czy nawet w Kartezjusza. Bóg nie jest tam niezbędny. Berkeley swoim systemem stara się pokazać, że Bóg jest konieczny. Dlaczego? No bo przecież nikt nie twierdzi, nikt nie sądzi, że jeżeli zamkniemy oczy, to nagle świat przestaje istnieć, tak? No właśnie, Berkeley też tak nie sądził. Ale jeżeli wszystko, co istnieje, istnieje w naszych umysłach, to w takim razie te byty, na które aktualnie patrzymy, też muszą istnieć. Muszą być przez coś postrzegane. I to właśnie jest miejsce na Boga. Ponieważ to Bóg patrzy na te wszystkie przedmioty, te wszystkie krzesła i pilnuje, przez to, że na nie patrzy, że nagle się zmienią coś innego. Bóg jest transcendentną istotą, która jest gwarantem tego, że rzeczywistość jest w miarę niezmienna. To odpowiada również na pytanie szóste o solipsyzm. Tak? Solipsyzm jest takim stanowiskiem, które zakłada, że ja i urządzenie, na którym mnie oglądasz, istnieją wyłącznie w Twoim umyśle. Że cały świat istnieje jedynie w Twoim umyśle. I w tym sensie Berkeley nie był solipsystą. Wprawdzie sądził, że tak, wszystkie rzeczy istnieją w umyśle, no ale koniecznie to był jego umysł. Był to bowiem umysł Boga czy też inny.